Debata jedynki. Henryk Szulbasz. Po godzinie 15 Senat rozpoczął pracę nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Dokument dotyczy przechodzenia sędziów Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w stan spoczynku i przywraca poprzednie zasady emerytalne. Oznacza to, że do orzekania wrócą sędziowie, którzy na podstawie przyjętych w tym roku przepisów po osiągnięciu 65 roku życia musieli przejść w stan spoczynku. Między innymi senator Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Mikołajczyk tłumaczył, że nowelizacja ma na celu wykonanie postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W studiu profesor Henryk Domański, socjolog z Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I profesor Kazimierz Kik, politolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Witam panie profesorze. Dobry wieczór. Komisja Europejska jest usatysfakcjonowana wprowadzanymi zmianami w ustawie o Sądzie Najwyższym. Idą one dokładnie w kierunku, o jaki wnioskowaliśmy, tak wczoraj przekazała rzeczniczka Komisji Europejskiej Mina Andrzejewa. No z kolei komisarz Unii Europejskiej Elżbieta Bieńkowska, odnosząc się do tej nowelizacji, powiedziała, że wycofanie się z części działań, które sam rząd uznał za łamiące państwo prawa, należy uznać za bardzo pozytywne. Czyli wszystko idzie w dobrym kierunku? No chyba tak. Tutaj są dwa aspekty tej sprawy. Ten międzynarodowy, o którym pan redaktor powiedział, i krajowy. Czyli reakcja społeczeństwa polskiego. Jeżeli chodzi o ten wymiar europejski, to jest ważne, ponieważ takie oświadczenie oficjalne przez rzecznika Komisji Europejskiej przekłada się na ocenę opinii publicznej, ponieważ ludzie na ogół nie interesują się prawdopodobnie w Europie i na świecie dokładnie tym, co się dzieje w Polsce, i te wszystkie informacje to czerpią właśnie z tego typu przekazów medialnych i wypowiedzi rzeczników. W związku z tym nikt nie będzie wnikał w jakieś aspekty na przykład krytyczne, które prawdopodobnie będą zresztą wysuwane przez opozycję w Polsce, że nie do końca, prawda, że PiS się zaangażował w tę reformę do tego stopnia, że wszystkiego nie jest w stanie przeprowadzić i tak dalej. W związku z tym ta opinia europejska, która jest bardzo ważna dla Polski, jak wiadomo, w końcu taki jest oficjalny przekaz, że dlatego rząd podjął zdecydował się na tę nowelizację tych ustaw właśnie, jeżeli chodzi o ocenę ze strony Komisji Europejskiej. W związku z tym to jest ważne i w tej chwili chyba najważniejsze. Natomiast jeżeli chodzi o reakcję opinii publicznej, to tutaj sprawa jest skomplikowana, bo myśmy się przyzwyczaili do tego, żeby myśleć o tym w kategoriach, że takiego podziału, że zwolennicy PiS-u, obozu rządzącego, to na pewno poprą, bo cokolwiek obóz rządzący podejmie jakąkolwiek decyzję, to jego zwolennicy będą to wspierać. Otóż obecnie ta sytuacja... kolei na przykład opozycja głosowała przeciwko nowelizacji, którą pochwaliła Komisja Europejska. Tak, no ale tutaj sprawa się robi skomplikowana, bo ci z kolei zwolennicy, przeciwnicy obozu rządzącego w tym przypadku będą mieli pewną ambiwalencję, no bo jeżeli PiS ustępuje, no to widocznie jest dobrze. No ale z drugiej strony zagorzali przeciwnicy na pewno potraktują to jako wybieg, jako oznakę koniunkturalizmu. No znowu, że nie do końca to jest tak, jak zamierzano. A z kolei znowu ze strony zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, obozu rządzącego, tu również może powstać pewien dysonans, bo prawdopodobnie część wśród nich chciałaby bardziej konsekwentnej polityki, więc to mam na myśli, mówiąc, że sytuacja jest dosyć złożona, aczkolwiek tutaj jesteśmy zdani w tej chwili według mnie na spekulacje. Raczej sądzę, że ponieważ większość społeczeństwa polskiego jest jednak zdecydowanie po stronie, no nie tyle Unii Europejskiej w tym przypadku, ale jest zwolennikiem uczestniczenia Polski w Unii Europejskiej i wspiera jakiekolwiek działania rządu w tym idące. Więc sądzę jednak, że ponieważ jest to ruch w kierunku Komisji Europejskiej, to raczej przemawiać będzie również na korzyść pozytywnej oceny PiS-u w kraju. Ja bym na tę sprawę spojrzał trochę inaczej. Profesor Kazimierz Kik. Optymistycznie. Mianowicie
Dla mnie to jest sygnał, że w ramach formacji rządzącej, dotychczas dosyć radykalnie formułującej założenia reform, różnego rodzaju reform. No był taki przekaz sformułowany, że właściwie to nie ustąpimy, nie cofniemy się. Otóż to. Zaczyna zdobywać tendencja elastyczniejsza. Zaczyna zdobywać przewagę tendencja racjonalniejsza. Popatrzmy na tą nowelizację poprzez pryzmat nieudanej albo częściowo nieudanej inicjatywy dotyczącej IPN-u. Wtedy trzeba było wycofać się z tego druzgocącego, w moim przekonaniu już wtedy, postulatu karania 3 latami więzienia za. No, za przekonania lub przeświadczenia. Teraz znów rząd wycofuje się, dobrowolnie się wycofuje, znaczy pod naciskiem, ale jednak znów z bardzo druzgocącej części reformy, mianowicie karania sędziów po 65 roku życia, czyli krótko mówiąc łamania prawa, w pewnym sensie oczywiście, wykluczenia ludzi po 65 roku życia, którzy nie w pełni i nie zawsze zgadzają się z linią i polityką proponowaną przez Prawo i Sprawiedliwość. Czyli te regres, te takie skrajne postulaty, skrajne elementy składowe reform lub posunięć rządu, z tego się rząd wycofuje. I wydaje mi się, że to jest bardzo optymistyczne, że biorąc pod uwagę uwarunkowania międzynarodowe, to mamy ustawę o IPN-ie wtedy, z czego się trzeba było wycofać, lub uwarunkowania europejskie, jako członkowie Unii Europejskiej, rząd zaczyna przyjmować coraz to bardziej racjonalniejszy sposób myślenia o ukierunkowaniach reform, mniej represyjny. To znaczy, wydaje mi się, że rząd wycofuje się z tych pod naciskiem, ale dobrze, to jest nauka. Że pod naciskiem to jest nauka. Nie wolno przekraczać pewnych ram w państwie mniej więcej demokratycznym. I z tych mało demokratycznych elementów składowych reformy Sądu Najwyższego, rząd się wycofuje. Co prawda pod naciskiem, ale jednak wycofuje się i to w całej okazałości. Rząd czy Prawo i Sprawiedliwość szerzej również? Ja myślę, że pod naciskiem rządu, tajemnicą Poliszynela jest to, iż to strona rządowa, a zatem pan premier, który reprezentuje ten bardziej racjonalny, bardziej proeuropejski, bardziej elastyczny sposób myślenia, opinia idąca z rządu zadecydowała o tym, bo to rząd funkcjonuje w ramach Unii Europejskiej, w ramach Rady Europejskiej, w ramach Rady Unii i tak dalej. I rząd, w moim przekonaniu, stoi za tym. Panie profesorze, wspomniał ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej. Teraz mamy nowelizowaną ustawę o Sądzie Najwyższym. Ostrzeżenia dotyczące wprowadzenia nowelizacji zmian, czy w ustawie o IPN-ie, czy w ustawie o Sądzie Najwyższym, były formułowane już wcześniej. Były przecież głosy, że to może się w Europie, na świecie nie spodobać. Czyli można było przewidzieć negatywne reakcje, jednak te zmiany były forsowane. Z czego to wynikało? Czego? No to z tego, że prawdopodobnie obóz rządzący, czy mówiąc ogólnie Prawo i Sprawiedliwość, uznała, zdefiniowała właśnie te dwa elementy jako ważne elementy przekształceń, takich systemowych i instytucjonalnych przekształceń, które zamierzała od samego początku podjąć. To było jakby zapowiadane. Co do reformy systemu sądownictwa, o tym PiS mówił, no może nie zawsze, ale bardzo często to było powtarzane. O IPN-ie to mniej, aczkolwiek głównie ze strony Prawa i Sprawiedliwości, nawet za rządów Platformy Obywatelskiej, stale wysuwane były takie argumenty, że warto walczyć o dobre imię Polski na forum międzynarodowym, w związku z czym była to również pewna przesłanka działania w tym kierunku i w gruncie rzeczy to działanie z dobrą intencją, aczkolwiek z nieprzewidywalnym skutkiem, jeżeli chodzi o konsekwencje tej akurat ustawy o IPN-ie. Trudno to było rzeczywiście przewidzieć, że po pierwsze rząd Izraela zareaguje w ten sposób, a następnie Departament Stanu Stanów Zjednoczonych, w związku z czym była to jakby próba realizacji swoich zamierzeń, no, zgodna z przewidywaniami. Trudna do wykonania, czy jak się okazało, trudna do wykonania, ale to jest, na tym polega chyba polityka, w związku z czym tutaj akurat się nauczyliśmy na błędach, bo to były błędy. Jak z tego wynika? Jak wynika z wycofywania się z odstępstw
od tych poczynań. Także to wszystko jest zgodne jakby z pewnymi prawidłowościami, o których wiemy, że istnieją i nie powinno to zaskakiwać. Aczkolwiek był taki moment kilkanaście miesięcy temu, kiedy wydawało się, że rząd PiSu nie ustąpi, jeżeli chodzi o tą reformę o Sądzie Najwyższym. No, tu jednak okazało się, że po pewnym odczekaniu, znowu bym powiedział bardzo praktycznym i racjonalnym, ponieważ takich decyzji nie podejmuje się z nagła, żeby nie być właśnie podejrzanym czy oskarżonym o ewentualnie niedotrzymywanie obietnic. Tutaj mamy do czynienia z takim bardzo elastycznym podejściem i w rozumieniu polityki bardzo skutecznym. PiS, jak każda partia radykalna, cierpi na kilka schorzeń. Te schorzenia dotyczą wiele innych partii także, to nie dotyczy tylko schorzenia, mianowicie partia radykalna, która jest przeświadczona, znaczy jest to partia swego rodzaju mentalnej albo psychologicznej reakcji na coś, a zatem jest to partia, która działa głównie na swoich zwolenników, która buduje, cały czas wzmacnia swój front myślenia i swój sposób myślenia. Najlepszym wzmacnianiem tego jest realizowanie założeń i obietnic wysuniętych w kampanii wyborczej, czyli zrealizujemy wszystko to, co obiecaliśmy i dzięki czemu wygraliśmy, ale słabością tego wszystkiego jest, że nie jest to mechanizm dostosowany do demokracji. Demokracji trzeba prowadzić politykę otwartości, poszerzania spektrum społecznego oddziaływania. I wydaje mi się, że to, co wydawało się, iż może poszerzać, znaczy umacniać Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie mówiła tylko do swoich, okazało się, że to osłabia Prawo i Sprawiedliwość, pozbawiając Prawa i Sprawiedliwość, tak zwanych potencjalnych sojuszników, potencjalnych koalicjantów. I to jest, w tej chwili dokonuje się swego rodzaju zwrot w Prawie i Sprawiedliwości. Między innymi poprzez te dwie decyzje, poprzednia dotycząca IPN-u i obecna dostosowywania, wyrównywania kroku europejskiego w Europie. Czyli krótko mówiąc, po wyborach także i po wnioskach z wyborów samorządowych, Prawo i Sprawiedliwość prawdopodobnie będzie deradykalizowała swoją politykę w zakresie pozyskiwania także zwolenników poza swoim tym takim twardym elektoratem. Żeby poszerzyć bazę rządzenia, potencjalną społeczną bazę rządzenia. I wyborczą. Tak, bo doświadczenia wyborów samorządowych wykazują, że można wygrać i nie rządzić. A to przed wyborami do polskiego Sejmu jest wskazówka zasadnicza. Czyli deradykalizacja, więcej elastyczności i otwartości. Aczkolwiek po wyborach samorządowych można również sądzić, że można nie wygrać, a rządzić. Mam tu na myśli te przejmowanie, no tak, Dolnego Śląska i Górnego Śląska, tak nawiasem mówiąc. Ja się tego nie spodziewałem, a tutaj okazuje się, że obóz rządzący okazał się bardzo skuteczny w tym. W jakim kierunku powinna potoczyć się w tej chwili reforma sądownictwa? To o tym wie Prawo i Sprawiedliwość najlepiej, w jakim kierunku. To trudno, to pytanie jest podstawowe. No tak, ale Prawo i Sprawiedliwość musi przecież uwzględniać i reakcję, powiedzmy, Unii Europejskiej, czy Komisji Europejskiej, czy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także reakcję wewnętrzną, chociażby postawę sędziów, która jest bardzo istotna. No myślę, że jeżeli chodzi o sędziów, to sędziowie zawsze bronią swoich interesów. Bronią interesów, można by powiedzieć, korporacji. Przy czym ja tutaj oczywiście posługuję się słowem korporacja w sensie opisowym, takim jak ono występuje we współczesnych demokracjach. Korporacje prawnicze takie... No ale można też powiedzieć, panie profesorze, że sędziowie bronią zasady trójpodziału władzy. Tak, oczywiście. Oczywiście bronią i tego, ale również korporacjonizm. Nie chodzi o to, że korporacjonizm środowisk zawodowych jest rzeczą całkiem naturalną i bardzo zrozumiałym i racjonalnym narzędziem obrony swoich interesów. W ogóle obrona interesów jest czymś normalnym, zwłaszcza w systemie demokratycznym. Także ja myślę, że środowisko prawników będzie za wszelką cenę starało się przywrócić status quo, co jest niemożliwe, jak sądzę, bo już sprawy zaszły za daleko. Poza tym prawdopodobnie duża część reform ma całkowite uzasadnienie. Nigdy nie miałem do czynienia z sądem, z tego co pamiętam. Natomiast sądzę, że w wielu rzeczach wymaga system sądowy. Z socjologicznego i politologicznego punktu widzenia
co powinno się zmienić, co, jakie zmiany w tej chwili przeprowadzane są racjonalne? No myślę, że na przykład należałoby skrócić proces trwania tych spraw rozstrzyganych w sądach, z tego co wiem, z badań. To jest jedyna rzecz, na którą mogę odpowiedzieć, bo na innych rzeczach dotyczących systemu sądowniczego się nie znam. W związku z czym nie będę tutaj spekulował i wysnuwał. Natomiast sądzę, że również obóz rządzący nie wycofa się ze wszystkich swoich zamierzeń, chociaż one właściwie się koncentrują właśnie wokół tych bardzo praktycznych. No, poseł Stanisław Piotrowicz powiedział, że czasem trzeba zrobić krok wstecz, tak jak teraz to uczyniono, nowelizując ustawę o Sądzie Najwyższym, żeby potem zrobić kilka kroków do przodu. Ja sądzę, że takim krokiem, który mógłby wykonać PiS właśnie w kierunku poszerzenia sobie elektoratu, mógłby odstąpić od tego uzasadnienia reform. Otóż jedną z kluczowych przesłanek tej reformy był ten argument o tym, że system sądowniczy jest w dalszym ciągu w znacznym stopniu obsadzony przez członków poprzedniego systemu komunistycznego. Ja myślę, że tego typu retoryka w tej chwili już nie działa tak, jak działała jeszcze kilkanaście lat temu, albo nawet 20 lat temu. To nie są w tej chwili lata 90. No, zwłaszcza na te młode pokolenie czy średnie pokolenie, które nie pamięta tych czasów, to nie jest argument. Argumentem jest właśnie udoskonalenie systemu sądowniczego, żeby on działał na korzyść społeczeństwa. Więc zmiana raczej retoryki tutaj powinna za tym stać, ponieważ główny zarzut, jaki można wysuwać wobec tych reform, to jest taki, że to właściwie nie zmierzało w kierunku udoskonalenia, tylko wychodzenia od pewnych pryncypiów, które nie mają zastosowania do obecnej rzeczywistości. Reforma sądownictwa była konieczna z tego powodu, iż rzeczywiście system, korporacja sądownicza mogła stać na drodze realizowanych przez Prawo i Sprawiedliwość reform, ponieważ trójpodział władzy w Polsce jest fikcją. Fikcją z tego powodu właśnie, iż sędziowie na ogół wybierani są przez parlament, przez władzę ustawodawczą, wykonawczą. W związku z tym, jeżeli ktoś rządzi 8 lat, to wiadomo, że ta korporacja sądownicza nie tyle jest efektem trójpodziału władzy, co przesiąknięcia poprzednimi rządami i nominacjami w ramach tych rządów dokonywanymi. Wydaje mi się, że dokonało się to, co należało dokonać, jeżeli chodzi o sądownictwo. Czyli władza polityczna wybiera władzę sądowniczą. Do tej pory tak jest. No, możemy sobie, nie ma, formalnie niby to wybierają się sędziowie wzajem, ale pod dyktando i pod kontrolą parlamentu na ogół. Ale to krytykuje również Komisja Europejska, Unia Europejska. Niedojrzałe demokracje, te, które dopiero przekształcają się z systemów socjalistycznych mają tą pewnego rodzaju słabość. Ale wydaje mi się, że to, co należało się, dokonało. To znaczy wykazano bardzo boleśnie dla korporacji sądowniczej, że nie jest ona samodzielnym czynnikiem decydującym o kształcie prawa i praworządności w Polsce. Wyłącznym czynnikiem, bo tak wychodziło na to, że to jest ten główny czynnik. I w tej chwili sądownictwo, korporacja sądownicza wróciła do właściwego wymiaru. To jest bardzo ważne. Ale uwaga, dzięki temu konfliktowi w ramach i wokół sądownictwa uniknięto jednej rzeczy, mianowicie Prawo i Sprawiedliwość chciało przeprowadzić rewolucję, to znaczy przyspieszony i pogłębiony proces reformowania, natomiast po tych wszystkich konfliktach dochodzi do tego, że będzie ewolucja, a to już jest bliżej demokracji, a zatem jest to ucywilizowanie metod w pewnym sensie stosowanych także przez Prawo i Sprawiedliwość. Ale w dalszym ciągu istnieje przecież procedura przestrzegania praworządności w Polsce. Rok temu Komisja Europejska właśnie zastosowała tę formułę. Ona nie została zdjęta poprzez tę nowelizację dotyczącą Sądu Najwyższego. Czy to będzie jeszcze jakieś miało znaczenie? Trzeba dlatego, się z tym że liczyć. W perspektywie przecież są wybory i do Parlamentu Europejskiego i zmiany w Komisji Europejskiej za tym idące. No pamiętajmy, że funkcjonujemy w ramach pewnego układu krajów, organizacji krajów. Unia Europejska ma znacznie poważniejsze problemy, jak sądzę, niż kwestia Polski, praworządności w Polsce. Kwestia praworządności jest niewątpliwie jednym z pryncypialnych zasad, którą Unia stara się od początku realizować i to na przykładzie Polski czy Węgier w znacznie mniejszym stopniu, być może w przyszłości Rumunii również będzie próbowała wyegzekwować, natomiast poważniejsze problemy związane są na przykład z Brexitem, czy w tej chwili od
kilkunastu dni w gruncie rzeczy z deficytem budżetowym we Włoszech i w kilku innych krajach Unii Europejskiej. To są znacznie poważniejsze sprawy w tej chwili. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że aczkolwiek powiedzieliśmy tutaj kilkanaście minut temu, że wygłoszenie tego typu deklaracji przez rzecznika Komisji Europejskiej, że ona jest zadowolona z tego, z reakcji rządu polskiego, nie... Chociaż powiedziała, że ten proces musi zostać dokończony, nie czyli eliminuje, tak, jeszcze Senat, potem decyzja i podpis prezydenta. Nie eliminuje, obawiam się, tego problemu w ogóle z agendy debat w Unii Europejskiej, ponieważ to trwało kilkanaście miesięcy, więc zostanie zapamiętane. Myślę, i w związku z tym, jakby, aczkolwiek nie będzie ta sprawa dyskutowana być może na forum Parlamentu Europejskiego, to zależy zresztą od na przykład wyborów, które nastąpią w przyszłym roku, ale to zapadnie w pamięci i takie rzeczy na ogół się utrzymują przez kilka lat, w związku z czym będzie to jakby monitorowane i będzie trochę tak pod nadzorem. No. Każdy kraj, który podejmuje tego działania, tego rodzaju działania, które są odstępstwem od pewnej normy, od pewnej zasady, musi się z tym liczyć, w związku z czym nie należy tego wyeliminować. Więc myślę, że będziemy tutaj pod pewną presją. Będziemy pod presją, to tak długo, jak długo wygasną rzeczywiste przyczyny tej presji, bo tu nie chodzi o praworządność w Polsce, jeżeli chodzi o stanowisko instytucji unijnych. Tu chodzi o wygaszenie ofensywy ze strony rządzących w Polsce PiS-u, czyli mainstream neoliberalno-lewicowy, który dominuje w instytucjach unijnych, a w tym także w Trybunale, tak długo będzie jednak męczył Polskę, rządzoną przez Prawo i Sprawiedliwość, aż dojdzie do wyborów i w wyborach, żeby osłabić stanowisko rządzących, a wzmacniać poprzez negację posunięć rządu Prawa i Sprawiedliwości w opozycję. Więc powiadam, nie obrona samorządności jest tutaj zasadniczą przyczyną, a przeciwstawność ideowa i polityczna mainstreamu lewicowo-liberalnego Unii Europejskiej i Prawa i Sprawiedliwości w Polsce. Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wnioskuje o przyjęcie ustawy bez poprawek. Ja przypomnę, że Senat w tej chwili pracuje nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Ta ustawa trafi do podpisu przez prezydenta. Tutaj chyba żadnego problemu nie będzie. No raczej nie, bo wszyscy są za, czy też zdają sobie sprawę z wagi tego problemu dla interesów Polski. Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Pamiętajmy o interesach. Profesor Henryk Domański, socjolog z Polskiej Akademii Nauk i profesor Kazimierz Kik, politolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Była to debata jedynki. A rozmawiał Henryk Szrubasz, a przysłuchiwał się temu Daniel Wydrych, który mówił państwu już do usłyszenia.